Halo? No cześć. Ja już jestem na miejscu, za ile będziesz? No dobra. No dobra, tylko tutaj tak jak się umawialiśmy, tak? Dobra, tylko się nie spóźnij, no bo już rok czasu czekam, żeby cię zobaczyć. Dobra, czekam. Na razie. Let's go! I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work cause my boss is a jerk and I'm not even that paid. I need a change in my life cause I don't feel alive and there's nothing that makes me happy. Oh, hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning all. Słuchajcie, tak jak mówiłem, dzisiejszy dzień to jest moment, w którym poznacie prawdziwą twarz pani Janiny. Właśnie stoję przy samochodzie, którym pani Janina się porusza. No i myślę, że mogę już się tutaj zaprosić. To jest pani Janina, myślę, że już może ściągnąć maskę i pokazać swoją prawdziwą twarz, na którą czekacie już od roku. Nazywam się Kuba, jestem bratem Karola. Tak, czyli moim, słuchajcie, to jest właśnie Kuba, prowadzi kanał Janiny. No i dzisiaj poznacie jego właśnie prawdziwą twarz. Tak właśnie się prezentuje Janina, możecie teraz zobaczyć. No i cóż, słuchajcie, od roku Kuba właśnie prowadzi kanał Janiny, czyli ten, na którym właśnie oglądacie ten film. Czyli ten, z którego Karol ciągnie 70% zarobku do dnia dzisiejszego, i do tego jest... Biedakiem. Tak, zgadza się. Właśnie do dnia dzisiejszego oczywiście umówka jest podpisana, 70% zarobków trafia do mnie. Nie, oczywiście sobie żartujemy. Nie biorę ani grosza, ani z kanału Janiny, ani Dziejusia, bo pamiętam kiedyś taki ktoś komentarz napisał. Ktoś kiedyś komentarz napisał, że ja zgarniam procent. Ja pamiętam, wtedy się zastanawiałem, żeby zrobić Karolowi dramę. Bo to by się opłacało. No to by się troszeczkę opłacało, aczkolwiek nie. Nie, ale nie powiem, nigdy nie chciał Karol nic ode mnie. Nie, nigdy żadnych, oczywiście ten. Pomożemy, a żadnej umowy też nie ma, na to się nie zgodziłem. Nie, tu chodzi, wiadomo, my razem nagrywamy filmy i o to właśnie w tym chodzi, tak? To jest cała ekipa MKT. Może kiedyś poznacie też Dziejusia, no. Nie wiem. Nie wiadomo, bo Dziejusz to ma różnie humory na nagrywanie akurat. Ale... Tak, także to jest też zależne. Nagrywanie to nagrywanie, tak? Trzeba nagrywać. No i tyle, no co wam możemy, kurczę, powiedzieć? No może coś ty od siebie powiedz. No przywitaj się, kurczę, z widzami. Teraz pierwszy raz widzę twoją postać. No tak. Więc witam też... serdecznie jeszcze raz, tym razem już jako Kuba, nie jako Janina. No, wiecie, też musicie zrozumieć, że na początku troszeczkę stresik jest. Wiadomo, ja pamiętam, jak ja pierwsze filmy, cholera jasna, wstawiałem na YouTube. Tak się stresowałem, jak ja mordę pierwszy raz pokazałem, to tak się stresowałem, że człowieku, mi komentarze... Nie, no w sumie może nie pisali komentarzy, ale się stresowałem, że na przykład ktoś mi napisze komentarz: ja pierdzielę, ale masz krzywy ryj. Czy coś, ale teraz to ja mam to wywalone, możecie mi napisać, że mam krzywy ryj, bo mnie to nie interesuje. I co tam można wam jeszcze powiedzieć, nie wiem, coś też może dodać? No, mogę dodać to, że jak nagrywaliśmy klipy wcześniejsze, to ludzie się patrzyli na nas totalnych idiotów, serio, to był dramat. Słuchajcie, my nagrywaliśmy to przy takiej drodze.
jeździli... W środku lasu dosłownie, to droga jest w środku lasu. W środku lasu można powiedzieć i... Nie no, w środku nie, bo to jest zaraz przy lesie, ale ludzie jeździli się, patrzyli na jak na jakiś deklów. No ale to zrozumiałe, jak w kominiarce on stał, kurde... W kominiarce stałem w kapturze... oparty o samochód, a on stoi przede mną z kamerą. To wyglądało jak jakieś nagranie do okupu. No, nagranie do okupu, co ludzie pomyśleli. Dobrze, że tam szybko się zawinęliśmy, to policji nie było, bo może ktoś zgłosił. No i tak to wyglądało, też kurczę, pojechaliśmy, musieliśmy szybko nagrać, bo zaraz by się ciemno robiło, to wiecie, to jest... Po ciemku to nic za bardzo nie widać, tak? No, dlatego nagrywamy teraz tutaj, a nie tam, bo już serio nie było nic widać. Tak, nie było nic widać, więc wolimy tutaj to nagrać. Softbox jest tak, że wszystko elegancko się prezentuje i mam nadzieję, że widać, no... No tyle, już teraz wiecie, kim jest pani Janina. To jest Kuba, Kuba to jest mój brat rodzony, który pokój ma zaraz obok mnie. Także kurczę, czasami też było ciężko, wam powiem. No, było ciężko, jak się darł. Czasami... A ja musiałem robić live'a. No czasami było ciężko. Musiałem po 10 razy prosić, żeby zamykał mordę podczas tego, gdy robił. Nie, aczkolwiek takiej sytuacji nie było, to jest próba nie, nie było. Raz jak robiłem live'a z widzami. Próba zbezczeszczenia. Ja raz jak robiłem live'a z widzami, a oczywiście Karol sobie wbija z impetem, nie? Jak do siebie. Zaczyna mordę drzeć. Dobrze, że w ostatniej chwili zdążyłem mikrofon wyłączyć. Nie, słuchajcie, to są zwykłe oszczerstwa. Nie, faktycznie taka sytuacja miała miejsce, no ale to wiecie, to jest problematyczne też, jeżeli o to chodzi. Ale tutaj może też trzeba odpowiedzieć na takie pytanie, kurde, które na pewno będzie interesować ludzi, co dalej z Janiną. No właśnie, no nie wiem, w sumie to głównie zależy od ludzi, ale mi się wydaje, że nie ma co zmieniać tego formatu. Janina musi zostać Janiną, możemy robić jakieś odcinki, oczywiście ja jako ja, czy załóżmy, nie wiem, na live'ach, możemy sobie na spokojnie tam gadać, gdzieś tam dla jaj możemy sobie wtracać gdzieś tą Janinę, nie? Ale myślę, że no Janina musi zostać, nie? Też kurczę, jeżeli chodzi... Na MPG czy coś w tym stylu, no Janina jednak musi być. Tak, jeżeli chodzi o postać, bo tu też pewnie będą pytania, jeżeli chodzi o postać panią Janiny na MPG, to się nic nie zmieni. Nic nie, się, no, słuchajcie. Nic się nie zmieni. Tak nic samo jak jest zmieni. MPG, u mnie seria, no ona nadal zostanie, nie? To jest jednak babcia na polskim gospodarstwie. Tak, no tak. I zostanie, nic się nie zmieni. Zgadza się, także nie macie co się kurde przyjmować. Ewentualnie jakieś nowe serie, które zrobimy czy coś, no bo wtedy mogą być moim głosem, mogą być z kamerką czy coś, aczkolwiek to wszystko zobaczymy, nie? Zgadza się, także kurczę, nie przejmujcie się na zapas, pani Janina zostanie, tylko po prostu wiecie, to jest troszeczkę uciążliwe. No gadanie na tym modulatorze jednak jest ciężkie. Tak, tak. Tak samo pierwszy raz mogę w sumie fair odpowiedzieć na pytanie, czemu ja się nie śmieję na odcinkach. Śmieję się na odcinkach, bo ja lubię się dużo śmiać, jestem ogólnie takim żartownikiem, można powiedzieć. No ale nie da się zaśmiać na modulatorze, bo to wszystko słychać, nie? No nie da się, tak, że to trzeba, kurczę, czasami, ile to my cięć robiliśmy, to sobie nawet nie wyobrażacie. Także cięć też dużo było. Także śmieję się, nie martwcie się, tylko nie mogę tego pokazać, nie? No, znaczy nie, Kuba po prostu się nie śmieje, bo nie umie, tak? Bo nie jest. No, bo nie, bo mu nie jest do śmiechu. No ale wiecie, postać pani Iny też na tym, kurczę, no, ale tak to ma wyglądać. Ma swój taki jakby... Tak. Ma to swój wygląd, że jest taka powaga i w ogóle, nie? To tak, też, zgadza się. Także no wiecie, może kurczę zrobimy jeszcze jakiś Q&A. Jak chcecie, to zrobimy jakieś Q&A. W sumie to możecie zadawać jakieś pytania w komentarzu. No pewnie, pod tym filmem. Dogramy, I dogramy taki film kurde z Q&A, jak chcecie bardziej właśnie Kubę poznać. Czy jakieś pytania też do mnie, no to ale bardziej właśnie do niego, no bo mnie tu już tam widzicie już tyle lat. Więc do niego możecie dawać jakieś pytania w komentarzu pod tym filmem. Ja bardziej chętnie podpowiadam. I zrobi się jakieś Q&A, tak? A dzisiaj to po prostu chodziło o to, żeby to wszystko zaprezentować. I tyle. Myślę, w każdym razie mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Mam nadzieję, że samochód też się wam podobał i pokazy, które Karol robi. O, pokazy były naprawdę niezłe. Zmarnowałem troszeczkę bieżnika na to. Więc musicie zostawić łapkę w górę pod tym filmem i subskrypcję, niestety. A, no i poświęcenie w sumie, bo 2 stopnie dzisiaj było. Czekaliśmy tyle czasu na dobrą pogodę. Masakra, niestety. Masakra. I u mnie też na kanale zostawcie subskrypcję, kanał Megacolis. Od razu taka szybka promocja. No wiadomo, tak musi to wyglądać. Także zostawcie łapeczkę w górę, subskrypcję na kanale. I pamiętajcie, Janina nie zniknie, Janina dalej będzie, tylko po prostu... Kurczę, tylko już bez tajemnicy i bez tego stresu podczas nagrywania, znaczy może odcinków, tak. To kij z tym, bo odcinki można wyciąć, to czego się nie chce, nie? No właśnie, montażu, też o to chodzi. Ale załóżmy taki live, to był lekko problematyczny, bo jednak cały czas trzeba było gdzieś tam uważać na to. No i
Trzeba by uważać na debila, żeby nie wszedł do pokoju, nie? Czegoś nie powiedział głupiego. No tutaj to akurat proszę. Tutaj to jest akurat, słuchajcie, oszczerstwo w moim kierunku. Szczególnie ten ostatni przedłużany, gdzie musiałem siedzieć 9,5 godziny. To na drugi dzień praktycznie nie mogłem mówić. No powiem wam, że naprawdę, to kurde też to głos ryje. Pamiętam na początku, załóżmy, na początku jak zaczynaliśmy nagrywać, no. To maksymalnie 2 odcinki dziennie, to już serio, to był rekord, bo... No nie wiem, to i brzuch boli od takiego gadania. Brzuch boli od pizzy. I gardło, nie? No tak, no słuchajcie, to też trochę trzeba wysiłku, nie? Więc musicie docenić te starania. Ale Kuba chciał się wam zaprezentować, też obiecał wam, że na 15 tysięcy subskryberów pokaże swoją prawdziwą twarz. Także widzicie, obietnica została dotrzymana i tyle, tak? Myślę, że już na tym można zakończyć. Jak macie, jakieś pytania, to zadawajcie je w komentarzach. Pamiętajcie o tej łapce i subskrypcji i o komentarzu. No i my się z wami żegnamy, słuchajcie. I widzimy się w kolejnych już odcinkach. Trzymajcie się, cześć. Na razie, cicho.